Zdjęcia opublikowane w tym niezwykłym kalendarzu są spełnieniem marzeń dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na których można zobaczyć wizerunek tych wyjątkowych modelek i modeli. Dzieci, które są twarzą kalendarza 2014, to uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu, uczestnicy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, podopieczni przedszkola specjalnego oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Inicjatywa przyjęła się bardzo szybkim, tak jakby chęcią pomocy. Znaleźliśmy wielu sponsorów, którzy odpowiedzieli tak. I okazało się, że powstało 25 pięknych zdjęć, z których trzeba było wybrać 12 na kartki podstawowych miesięcy. I 13 to jest taki zbiorowy układ agencji, która nam pomogła realizować to zadanie na pierwszą stronę. Ja myślę, że inicjatywa jak najbardziej fajna, dlatego że często jest tak, że my jeszcze, szczególnie dorośli, obawiamy się tego wizerunku dziecka niepełnosprawnego, obawiamy się reakcji, a tak naprawdę dziecko niepełnosprawne, myślę, jest mądrzejsze od nas wszystkich dorosłych, bo emocje wyrażane u dziecka są bardzo spontaniczne, reakcje są zawsze niemanipulowane, czyli adekwatne do bodźca, do reakcji, a myślę, że to też jest taka forma terapii dla nas wszystkich. Dlatego, że wreszcie możemy pokazać, co robimy jako placówka, że dzieci u nas są naprawdę radosne, uśmiechnięte, że dzieje się dużo dobrych rzeczy pod kątem kształcenia niepełnosprawnych dzieci. Jak same dzieciaki zareagowały na ten pomysł i jak się odnalazły w tej nowej roli? To znaczy tak, no myślę, że ta grupa, która brała udział w sesji, to była już grupa często z własnej inicjatywy, przychodzące chętnie do pani Zuzi, pytające się, czy mogą brać udział, szczególnie uczennice szkoły zasadniczej zawodowej. Większość było wystąpienie do rodziców, czy wyrażają zgodę na taką opcję. Przyjęte to było bardzo pozytywnie, z pozytywnymi emocjami. Myślę, że bawiły się dobrze i jak widziały swoje pierwsze zdjęcia, to była jeszcze większa radość i chęć tego, że szkoda, że to się już skończyło, bo sesja trwała 3 dni. Były to zdjęcia na terenie naszego parku miejskiego, na terenie mostu i na terenie naszego specjalnego ośrodka tutaj na Placu Zabaw. I myślę, że potem okazało się, że jak się pojawiły te fajne zdjęcia, dzieci się jeszcze zgłaszały, czy jeszcze nie mogą brać udziału. Czyli zainteresowanie tak jakby w miarę, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Najpierw było trochę obawy i trochę strachu, ale potem się okazało, że no, pomysł się sprawdził, że jest adekwatny i jest potrzebny. Dzięki tej inicjatywie udało się spełnić marzenia wielu dzieci. Pomysłodawcą kalendarza była pani Zuzanna Kuran, nauczyciel ośrodka, która przy współpracy innych nauczycieli doprowadziła do opublikowania kalendarza. Wsparcie charytatywne wielu osób sprawiło, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. Te dzieci zasługują na wszystko, na ciepło, na dobro i myślę, że ten kalendarz, jak i ta cała inicjatywa nasza, która od początku do końca będzie postrzegana przez wszystkich jako naprawdę rzecz wyjątkowa i godna polecenia i naśladowania przede wszystkim. Na początku, jak pierwszy dzień zdjęć, tak mieliśmy lekkie, no wiadomo, wahanie, prawda, no bo no inaczej się współpracuje z takimi dziećmi, ale po 2-3 minutach było wprost rewelacyjnie. Dzieci same pchały się przed aparat. Nie było najmniejszego problemu ze zdjęciami. Każde dziecko miało zrobione tyle zdjęć i one i wspaniale grały, i ustawiały się, i później podglądały te zdjęcia i dziewczynki mówią, o ja tu źle wyszłam, i takie teksty ja po prostu patrzyłem, oczywiście poprawiamy, kochanie, i robiliśmy te zdjęcia i przez wszystkie 3 dni akurat tam się świetnie pogoda ułożyła, że poniedziałek, wtorek, środę skończyliśmy cały materiał i generalnie każdy dzień był rewelacyjny. Dzieci z wielką radością, ochotą podchodziły do zdjęć. My byliśmy, świetnie się bawiliśmy, dzieci również. No i chyba o to nam chodziło wszystkim razem. Jak podkreśla pani Iwona Górka, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, nie udałoby się wydać kalendarza, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Środki pozyskane z rozprowadzenia kalendarza 2014 zostaną przekazane na zakup pomocy dydaktycznych, z których podczas zajęć korzystać będą dzieci i młodzież niepełnosprawna.